moja konfirmacja była 16 maja 99 roku. Jeśli chodzi o samą konfirmację, co to jest? Jest to jakby potwierdzenie tego, co rodzice gdzieś tam podczas chrztu określili, tak? Jakby przynależności mojej do kościoła. Z tym, że jakby jest się uświadomym, ma się tam już te 14-15 lat, więc jakby samodzielnie podejmuje się decyzję, czy faktycznie chce się zostać w kościele i być konfirmowanym. Jakby jest to taki odpowiednik i komunii, i bierzmowania w kościele katolickim, z tym, że jakby no mając już 14 lat, każdy może sam podjąć tą decyzję, czy chce być konfirmowany, czy nie. Nie tak jak w przypadku, nie wiem, kościoła gdzieś tam katolickiego, kiedy ma się tych lat bodajże 7 i to po prostu jest gdzieś tam chyba trochę odgórnie narzucone. Więc ja konfirmowana byłam, była nas dwójka, w sensie byłam ja i Marcin z tego rocznika. I chyba i tak nas było dużo, bo potem już były tylko pojedyncze osoby. Co do samej konfirmacji, więc jakby była część właśnie nabożeństwo, które odbywało się w kościele, a potem bardzo podobnie jak w przypadku komunii, była gdzieś tam jakaś uroczystość, obiad w domu, taki dla rodziny tylko i wyłącznie. Przyjęcie skończyło się bodajże gdzieś tam po obiedzie, było jeszcze tylko ciasto, kawa i właściwie było po wszystkim. I od tego czasu też mogłam już przystępować do spowiedzi i do komunii w kościele wraz z wszystkimi. Jakby stałam się wtedy dorosłym, pełnoprawnym członkiem parafii. Nie, w ogóle jeśli chodzi o obozy pokonfirmacyjne, to myśmy nie jeździli. Wiem, że tutaj w Bytomiu były. Tak samo nie mieliśmy szkółek niedzielnych, bo było jakby nas za mało, tak, parafian. W sensie tych dzieciaków po prostu było za mało, więc myśmy tak samo w niedzielę uczestniczyli w nabożeństwie. Mieliśmy też rekolekcje normalne. Rekolekcje też były zawsze takim fajnym czasem, bo ksiądz Dorda, wtedy zawsze przyjeżdżali jacyś goście, czy tam z Żor, czy z Ustronia, i jakby to były takie 3 dni, gdzie faktycznie nie tak jak normalna lekcja religii, która gdzieś tam trwała 1,5 godziny, tylko to było tam gdzieś od, zwłaszcza że rekolekcje to był też czas wolny od szkoły, więc myśmy tam bodajże po obiedzie do praktycznie kolacji zawsze mieli gdzieś jakieś spotkania. I pamiętam, że to było fajne, bo wtedy wszyscy byli na tych rekolekcjach, zawsze przyjeżdżali jeszcze jacyś goście, więc było nas bardzo dużo. Momencik, spróbuję policzyć, ile nas było. Mój rocznik to były 2 osoby, rocznik wyżej to były 3. Dawid, Janusz, Marcin, siostry Zakrzewskie. Wiem, że jeśli chodzi o jakby tą moją taką grupę wiekową osób tam 3-4 lata starszych i 3-4 lata młodszych, to nas było bodajże 12-13 osób. Więc jak wszyscy zebraliśmy się razem, dodatkowo przyjechało jeszcze tam jacyś goście właśnie z innych parafii, czy to z Miechowic, czy z Żor. Ksiądz Dorda był z Ustronia, więc bardzo często były gdzieś tam osoby z parafii z Ustronia. Więc jak nazbierało nas się 20 osób, no to faktycznie było nas bardzo dużo i można było znacznie więcej zrobić, bo pamiętam na lekcje religii, to też czasem nas były 3 osoby, a czasem nas były 7, wiadomo, jak gdzieś lekcja, jak każda inna, czasem gdzieś tam ktoś był chory. Pamiętam, nieraz było tak, jak były lekcje religii u mnie w domu, to ja zawsze byłam bardzo zadowolona, bo ja nigdzie nie musiałam chodzić, po prostu wchodziłam do pokoju, już byłam na lekcji. Ale też nieraz, jak się zaczynały te okresy takie, gdzie była grypa i wszyscy chorowali, to na przykład przyjeżdżał ksiądz i na lekcji byłam tylko ja. Albo były 2 osoby, albo 3, więc jakby raz zawsze było nas dosyć mało. Właśnie próbowałam sobie też przypomnieć lekcje religii, jak to wyglądało. Wiem, że na początek wszyscy się modliliśmy i zawsze ksiądz opowiadał według... bodajże tak jak było w Biblii z Biblią na co dzień, według tych wersetów, które tam było, jakby wokół tego toczyło się spotkanie. Wiem, że ja zawsze bardzo, bardzo się cieszyłam na te nasze lekcje religii, bo jak pamiętam, gdzieś tam moi rówieśnicy w szkole, oni musieli się uczyć jakichś tam
regułek, przykazań i wszystkich dziwnych rzeczy i potem na tych lekcjach religii odklepywali to tak na pamięć i zawsze wydawało mi się to tak absurdalne i bez sensu totalnie, bo u nas na religii po prostu się przychodziło i można było z księdzem porozmawiać o wszystkim, tak? Bardzo często gdzieś tam dyskusja zaczynała się właśnie od jakiegoś wersetu, a potem gdzieś tam każdy opowiadał o jakichś swoich doświadczeniach i swoich przemyśleniach, więc nie była to jakby taka typowa lekcja, tak? Jak właśnie oni gdzieś tam mieli, że teraz po prostu 35 osób będzie odpytanych z Ojcze Nasz i to będzie oceniane, tylko faktycznie były to takie bardziej spotkania.